Dzień dobry, moim gościem jest Manuela Gretkowska, pisarka. I zacznę trochę tak jak Piotr Najsztub, tylko nie zapytam, co cię rozśmieszyło w minionym tygodniu, a co, nad czym cię poruszyło, tak, nad czym płakałaś? Nad czym płakałaś? Gdy rozmawiałyśmy przed chwilą, przypomniał mi się dowcip, jak jest facet w barze i jest chamski, niegrzeczny, męski. I barman w końcu robi mu tego drinka i pyta, słomkę dać, czy pan sobie wyciągnie z butów? Dlaczego o tym mówię? Bo to, co widzieliśmy w sali sądowej w Gdańsku, trochę mi przypominało ten dowcip. O. Przypomnijmy, chodzi o spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsy. To był spektakl. Oczywiście mam wrażenie, że po tej stronie wszyscy kibicowaliśmy Wałęsie, bo to był wyjątkowy moment, kiedy Kaczyński mógł usłyszeć od ludzi, którzy krzyczeli z boku i tak bardzo grzecznie, co Wałęsa mówił o nim, co myślą ludzie po prostu. I tak w sposób dosyć subtelny jak na Wałęsę. Natomiast cały spektakl, nikt by nie wymyślił, że te dwie osoby spotkają się otoczone takim chórem greckim i kordonem policyjnym i będą musiały być ze sobą i zresztą Kaczyński pierwszy nie wytrzymał i zaczął kąsać. Natomiast cały spektakl był w pewien sposób żenujący, bo uświadomił nam, że te historie, które zaczęły się lat temu, prawie 30. 30 lat to jest ćwierć wieku. Polska powinna się zmieniać. Natomiast to, co było wtedy, ma wpływ na czas obecny i nadal jest w grze. Co konkretnie chcesz powiedzieć? W jaki sposób stosunek dwóch starych panów ma wpływ na to, jak my żyjemy, co robimy, jaki jest nasz kraj. A to wygląda jakby ta rozgrywka. Najpierw Wałęsa zatrudnił Kaczyński, kiedy się okazało, że nie da się manipulować sobą, nie da się manipulować, to się obrazili, zostali wyrzuceni i zaczęli pluć na Wałęsę. I to, co miało miejsce wtedy, czyli za pierwszej prezydentury, przenosi się 30 lat później, ta rozgrywka między państwem, oni spalili kukłę Wałęsy. To było szokujące jak na Polskę. Teraz szubienice, wieszanie europosłów, czy palenie kukły Żyda we Wrocławiu. Tego w Polsce wcześniej nie było. To zaczęli Kaczyńscy. Jak gdyby otworzyli teraz korytarz na to, bo mają taki mental. I ten mental ich, który rozwinął się teraz, plus Wałęsa, który ja porównuję, że Frasyniuk, Janas, to są robotnicy. Prości ludzie w tamtych czasach, co Wałęsa. Nie mieli takich pieniędzy, nie mieli takich kontaktów, takich podróży, ale pracowali nad sobą. Jeżeli jestem w polityce, w życiu społecznym, to gdzieś moje rozumienie świata powinno się zmieniać. Natomiast Wałęsa, z całym szacunkiem dla jego Nobla i tego, co zrobił, jego postaci, zatrzymał się w miejscu nie 30 lat temu, 50. To jest jakiś patriarchalny typ, który nie rozumie swojej żony, kraju, Polski. Oczywiście jesteśmy za nim, bo to jest trybun ludowy. Porównałam Kaczyńskiego do Lorda Vadera zminiaturyzowanego, który spod tej maski coś mówił, bo go nie można było zrozumieć. Ktoś słusznie zauważył, że to nie jest szekspirowski teatr, może Obelix i Lord Vader, tylko cały czas historia sprzed kilkuset lat, czyli Fredro, Cześnik, ten dialog o ten mur i Milczek. Raptus i Milczek i kłócą się o mur. Wałęsa przeskoczył mur stoczni, tamten nie przeskoczył, ale bo w zemście chodziło o mur. Kłótnia trwa. Dlaczego to było żenujące? Polityka, ludzie w polityce, nie mówię o życiu osobistym, powinni nadążać za swoimi czasami, powinni być na jakimś poziomie. Natomiast to była kłótnia patriarchalnych dziadów. I to nam unaoczniło z całą sympatią dla Wałęsy, na jakim poziomie my żyjemy. Tusk przy tym, Buzek, no to po prostu to jest Einstein. To są szczyty polityki, inteligencji, zachowania. A nas przez 30 lat, to co się stało teraz, jesteśmy sprowadzeni do parteru takiego po prostu politycznego chamstwa i przemocy. To, co reprezentuje rząd Kaczyńskiego, to jest
przemoc, to co widzimy na ulicach, jak policja się zachowuje, i łamanie prawa, przemoc, łamanie prawa i przekupstwo. Tak zachowują się gangsterzy. Jesteśmy w rękach gangsterów. Budzimy się każdego dnia i to widzimy po kolejnych aferach. No dobrze, a czy ty jako obywatelka, która bardzo przeżywa, bo ty dajesz wyraz temu, że przeżywasz to, co się dzieje w Polsce, czy masz poczucie, że możesz coś z tym zrobić? Czy masz poczucie, że jeszcze masz na cokolwiek wpływ? Czy masz poczucie, że wszystkie demonstracje, marsze, w których uczestniczyłaś, coś dały i coś zmienią? Fajnie chodzić na demonstracje, natomiast mamy 25 lat demokracji i ludzie się rozleniwili troszkę. I uważają, może i słusznie, że będą głosować przy urnach, a nie na ulicach. Stąd nasze rozczarowanie, że w pewnym momencie nie wychodzą ludzie, bo ludzie wiedzą, że pójdą do urn. Co prawda w międzyczasie te urny, jak gra w trzy kubki, mogłyby zostać sfałszowane. Po to łamano prawo, konstytucję i sądy. Więc nie miałam poczucia do wyborów samorządowych, że głosowanie coś da. Obawiałam się, że będą sfałszowane wyniki. Ale inercja głupoty, bo to jest głupota i przemoc jest głupotą, i jeszcze jest na takim poziomie, że nie udało im się sfałszować wyborów i to jest ostatnia szansa. A prezes Sądu Najwyższego zatwierdza wybory oraz Trybunał Stanu. I to, co powinno się stać, na co mam nadzieję, bo na pewno wygramy w tych wyborach, zawsze wygrywa koalicjant PSL-u. Kto jest koalicjantem, wiadomo kto. Więc nie będą mieli większości parlamentarnej. Natomiast powinniśmy patrzeć władzy na ręce i na usta, na to, co mówi, bo nie może zadziałać gruba kreska, miłosierdzie Kościoła, bo to nie jest miłosierdzie Kościół, ma miłosierdzie dla swoich, natomiast dla kobiet nie ma. Miłosierdzie, że odpuścimy im winy. Nowa władza, nowa większość w Sejmie absolutnie powinna zażądać procesów za łamanie prawa, bo nie można tworzyć państwa prawnego bez ukarania przestępców. No dobrze, a skąd się bierze ten entuzjazm, że jakaś koalicja, jacyś nowi liderzy poprowadzą Polaków do zwycięstwa nad PiS-em, bo na razie nic na to nie wskazuje. Oni mają bardzo stabilną większość, w sondażach ciągle mają te swoje 30 plus do 40% i koalicja obywatelska wcale nie jest takim monolitem, nie jest pewne, że przetrwa do wyborów parlamentarnych. Dlaczego uważasz, że wygra wybory? Bo oprócz przekonania, że koalicjant PSL-u to jest gwarancja sukcesu wyborczego. Historyczne przekonanie i bieżące. Historyczne, że Polacy najgorszą władzę, najgorszego okupanta załatwiali śmiechem, a nie sposób się z nich nie śmiać. A druga rzecz to te wybory, które pokazały, że miasta są nasze, czyli demokratyczne, mówię o demokracji. Regiony, pewnie, że nie wszystkie, ale w sejmikach też nie jest to absolutna większość, bo chodzi o to, żeby nie mieli absolutnej większości. Więc jestem spokojna, będą po drodze wybory parlamentarne europejskie i one na pewno będą wygrane przez demokrację, a potem naród się zmobilizuje. Absolutnie nie widzę problemu. Siedzę teraz w pamiętnikach Stanisława Augusta, ostatniego króla. Lektura o tyle ciekawa, jedno zdanie, kiedy on obejmował władzę po czasach saskich, czyli tak jak u nas Polska zawsze na kolanach zniszczona, to pisze, że wszyscy mają przekonania, zwłaszcza synowie, bo nie żyli w Polsce rządzonej dobrze przed Sasami, synowie szlachty, że trzy przekonania, Polska nie rządem stoi, nic się Polsce nie stanie, bo ktokolwiek chciałby zrobić krzywdę, to sąsiedzi są tak skłóceni, że gdyby Rosja chciała coś zrobić Polsce, to my się skoligacimy z Niemcami i odwrotnie z Cesarstwem Austriackim. I ostatnie przekonanie, że mamy genialne liberum veto. Te wszystkie przekonania pogrążyły Polskę. W tamtych czasach były oczywistością. A ja ufam, że my jesteśmy w Unii i to nie jest ta sytuacja, co za Stanisława Augusta. I to liberum veto
czyli kompletne osłabienie państwa, jakim jest PiS i głupota i głosowanie na to, co tu i teraz bez perspektywy i łamanie prawa, że mimo wszystko Polska się zmieniła. Donald Tusk na białym koniu, czy może jednak jakiś inny lider, Robert Biedroń, Ryszard Petru, który wraca z partią, Terra której Madera. Nazwy nie pamięta. Terra Madera. Rychu Terra Madera zamiast teraz. Myślę po dzisiejszym, po wczorajszej chyba wypowiedzi Niesiołowskiego, że zamiast na białym koniu wróci na Niesiołowskim. Stefan Niesiołowski. Wróci na Niesiołowskim, tak. Który powie i haha. Nie widzę powodu, dla którego Tusk, nie możemy brać doświadczenia, że Kwaśniewski próbował wrócić do polityki i nic z tego nie wyszło. To jest inna sytuacja. To jest polityk największego formatu w Polsce. Ja od dawna uważam, że przed nim jest kariera Franciszka Józefa. Będzie wieczny w tej polityce polskiej, bo ma taką inteligencję, taką osobowość. No tak, ale jednak inteligencja go opuściła, kiedy zostawił Polskę w potrzebie i poszedł do Brukseli. Nie, bardzo inteligentny to robiąc. Chyba, że my go opuściliśmy. Nie do końca. I ma doświadczenie. W polityce jest najważniejsze doświadczenie i nie jest w żaden sposób skompromitowany. Więc myślę, że jest białym koniem. Nie musi wracać na białym koniu. Robert Biedroń. Czarny kruk. Robert Biedroń, jak oceniasz jego szansę? Myślę, że takich polityków jak Robert Biedroń powinniśmy mieć wielu. Sprawdził się w Słupsku. To, że gra na siebie, każdy polityk gra na siebie. Bez olbrzymiego ego, wręcz zaburzonego, narcystycznego, nie wejdziemy do polityki. I to nie jest pielgrzymka do Częstochowy. Możemy brać ludzi z Częstochowy do różnych machinacji i słupów, ale polityka to jest jednak coś innego. Myślę, że dostanie się do Parlamentu Europejskiego i jest tam potrzebny 1000 razy bardziej niż ojciec Giertycha czy Korwin-Mikke Ham i neofaszyści. I taka twarz Polski w Europie jest nowoczesna, gejowska, bardzo potrzebna. Dobrze, a Ryszard Petru, jednak gdybyś zechciała ocenić jego szansę na odrodzenie polityczne z nową partią. Wiesz co, nie jestem politykiem. A trudno mi wyrokować, natomiast wadą, czy nie wadą, normalnością w polskiej polityce, tak jak w patriarchalnych dziadach, którzy się kłócili w Sądzie Gdańskim, a jest to, że po nas nawet potop. I Petru, który wszedł fantastycznie z Nowoczesną, nie potrafił jak polityk odsunąć się krok do tyłu, żeby pójść dwa kroki do przodu. W momencie, kiedy powinien abdykować, mężczyźnie polskiemu, politykowi, absolutnie nie przetłumaczysz tego, że powinien na chwilę ustąpić chociaż. Bo on jest najlepszy. Dobrze, a co z kobietami? Widzisz jakieś kobiety, które mogłyby zmienić oblicze tej ziemi? Przypominam, siedzi w studiu współtwórczyni Partii Kobiet. Której już pytają, nie ma na jest polskich. Inicjatywa feministyczna zmieniła nazwę. I właśnie kiedy mnie pyta, jestem pytana, a jak z Partią Kobiet, to mówię identyczne poparcie i sytuacja, jak sytuacją kobiet w Polsce. Czyli? No popatrzmy, jaka jest sytuacja kobiet w Polsce. Jak się likwiduje błękitne, niebieskie linie. Jak chce się zabrać prawa reprodukcyjne. W jakich warunkach mamy znowu rodzić. Co się robi z programem. To jest najlepszy przykład. Jeszcze wszyscy o tym mówią, nie chcę się powtarzać. Ile pieniędzy jest przeznaczonych na bzdury katolickie, zwane jakąś napro technologią. Czyli przy chyba przy porodzie, bo to nie jest ani technologia, ani napro, w porównaniu z in vitro. Jakie to są przykłady finansowe absurdalne. Więc fantastycznie potrafimy wyjść na ulicę w obronie samych siebie, ale to jest taka sytuacja, kiedy chcą nas zabijać. A czy widzisz jakąś... Bo to zabronienie usuwania ciąży w zagrożeniu życia to jest skazanie kobiety na śmierć. Więc może byłoby dobrze, gdybyśmy jako kobiety nie tylko w momencie, kiedy chcą nas zabić, wychodziły i się organizowały, ale także kiedy chcemy żić. Dobrze, żyć po ludzku. Jedno nazwisko zdolnej polityczki, na którą będziesz stawiała. Mnóstwo jest. Basia Nowacka. Basia Nowacka zrobiła znakomity ruch przechodząc z OPO, bo oczywiście wszyscy by chcieli, żeby ona poległa w wyborach i jej ugrupowanie, żeby zniknęło, zeszła ze sceny i wtedy powiedzieli, głupia była i kobiety są nic nie warte. Nie. Polityk to jest osoba, polityczka, która manewruje. Wejście do PO miało bardzo duży sens.
Jeszcze kogoś namaścisz? Jakąś kobietę? Ja nie namaszczam, ja patrzę po prostu z boku. Fantastyczne są dziewczyny z Razem. Ja wiem, że Zieloni mają 0%. Tam jest pomysł, żeby było równo w rządzeniu. To jest bardzo trudne do przejścia i trudny pomysł. Także Kluzik-Rostkowska zrobiła rzecz niesamowitą, zakładając partię, i zawsze mówiłam, że to, co się stanie z nią, pokaże, jak są traktowane w polityce kobiety. I wiadomo, co się stało. Mm. Przyszli panowie i powiedzieli: Jasiu, ty masz dzieci, ty idź do domu, teraz oddaj nam partię. Bardzo już dziękuję. Moim gościem była Manuela Gretkowska. Życzę kobietom, żeby się jednak nie posuwały. Żeby chciały żyć. Żeby chciały żyć, żeby się garnęły do polityki. Ja już się z państwem żegnam. Polecam najnowszy numer Newsweeka na okładce Tusk na białym koniu. Przypominam, że jest to okładka ironiczna. I do zobaczenia za tydzień. Wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Do widzenia. Dzięki.